I witam Was w kolejnym odcinku z Deluxe Jump 4. A przed nami nowa skocznia Wilgen Hillside 145 metrów. I znowu 4 konkursy. Na tej skoczni będziemy skakać. Oczywiście zapraszam Was też do zapisywania się do Pucharu Świata z widzami. Imię plus pseudonim pod komentarzami. A zaczynamy kwalifikację na tej skoczni. Widzę, że tu grubo już będzie. Na tej skoczni. A zaczyna je Wojtek Fortuna. Przyzwoity skok Wojtka. I Stefan Hula. Niestety spóźnił skok. Klimek Murańka. Też Klimek, słabe wybicie. No i niestety nie ma odległości. Patryk Gałka. Też krótko. Łukasz Rutkowski. Oj, trochę go wygięło. No i niestety. Krótka odległość. I Konrad Bonak. Dobra trajektoria lotu. I Bonak ma kwalifikację. Piotrek Żyło. Olek zniszczył. Olek, dobry skok. Ma kwalifikację. I Pablito Biceps. To też dobry skok. I Dawid Kubacki. No Dawid niestety słabytki skok. I Dawid Cyberblum. No przekroczył punkt konstrukcyjny, ale to raczej mu nie da kwalifikacji. Łukasz Luki. Łukasz Luki wyciągnął ten skok, ale też ciężko będzie się zakwalifikować. Tomasz Byrd. Tomek Byrd zaszalał. I czarny koń Pucharu Świata, Paweł Kurpicz. Płaściutko wyszedł. Dobra odległość, ale niestety nie jest wystarczająca na kwalifikację. Mateusz Chrzan. Jest kwalifikacja. Frankie Five. Dobry skok Frankiego, ale czy starczy to na kwalifikację, to się okaże. Paweł Ikarot. Niestety Paweł za blisko. Krzysio Obiegun. Się powalczył odległość i jest kwalifikacja dla niego. Robert Mateja.
Robert. No niestety Roberta prawdopodobnie nie zobaczymy w konkursie. Marek Rosenberg. Marek, spokojny skok. 30 lokata, czyli pewna kwalifikacja. Maciek Kot. Maciek, świetny skok. I Jan Ziobro. Janek też dobry skok wykonał. Damian Ronaldo. No i jest kwalifikacja, jest super. Damian van Liverpool. Oj, Damian trochę. No niestety. Trochę zwalił przy wybiciu. Kamil Stoch. Kamil. Niestety. Nie ma kwalifikacji. I Radek Gigantus. Właśnie ten skok i też nie będzie kwalifikacji. Adam Małysz. Adam będzie miał pewną kwalifikację 135,5 metra. I Kasi Zajebioza. Niestety Kasi słabiutko. I teraz skaczą zawodnicy, którzy już mają pewną kwalifikację. Radek Jachres. Na spokojnie. Rafał Ślisz. Krzysio Miętus. Krzysio. No, przyzwoity skok. Sebastatysta. No i trochę pogubił się na progu, ale walczył o odległość. Marcin Bachleda. Marcin na spokojnie. I Borys Kalesony, lider Pucharu Świata. Dobry skok. I zaczynamy pierwszą serię konkursową. Zaczynają Wojtek Fortuna. Niestety wybicie z jednej nogi i Wojtka raczej nie zobaczymy w konkursie. I Konrad Bonak. Bonak powalczył odległość. No i Bonaka zobaczymy. Olek zniszczył. Aj, za wcześnie się wybił, ale walczy o odległość. No i musi poczekać na drugą serię. Pablito Bicec. A i spadł w dużej wysokości Pablito. Ale będzie w konkursie, w drugiej rundzie. Tomasz Byt. Tomasz Byt i piękny skok. Zobaczmy, jak się spisze Mateusz Chrzano. Chrzano
Siano. Kiepski skok. Krzysio, biegun. Uuu, Krzysio, biegun, niestety. Ale nurkowanie. Marek Rosenberg. Marek powalczył o przyzwoity skok. Maciek Kot. Niestety spóźnione odbicie i Maćka nie zobaczymy w drugiej serii. Jan Ziobro. Janek też spóźnił nieco odbicie, ale wyciągnął ten skok. Ale też możemy go nie zobaczyć w konkursie, w drugiej serii. Damian Ronaldo. Damian 135 metrów i 7 lokata. Adam Małysz. Adam szaleje. Piękny skok Adama. Jest w drugiej serii. No i Radek Jachrys. Przyzwoity skok Radka. Jest w drugiej serii. Jest Rafał Ślisz. Rafał ładnie poleciał. Krzysio Miętuc. Krzysio Miętuc. 131 metrów i jest w drugiej serii. Seba Statysta. Piękny skok Seby. Siódma lokata, 136 metrów. Marcin Bachleda. Wybicie do góry, ale walczy o odległość, żeby być w drugiej serii i powalczył. I lider Pucharu Świata, Borys Kalesany. No, myślałem, że gorszy będzie skok. I zaczynamy drugą serię. 27 po pierwszej serii Oleg zniszczył. No przyzwoity skok. 24 po pierwszej serii Marek Rosenberg. Oj, Marek spóźnił skok, no i niestety. Radek Jachres, 22 po pierwszej serii. To znowu taki skok. Przyzwoity. Dwa równe skoki. Marcin Bachleda, 21 po pierwszej serii. Oj, wczesne odbicie Marcina. I króciutki skok. Pablito Biceps, 19 po pierwszej serii. Dobry skok Pablito. A za nim Adam Małysz. Aj, Adam Małysz notuje upadek. Krzysio Miętuś, 16 po pierwszej serii. No przyzwoity skok Krzysia, dwa równe skoki. Lider Pucharu Świata, 15 po pierwszej serii. I zachowa tą lokatę, piękny skok w jego wykonaniu. Tomasz By, 14 po pierwszej serii.
Też wyśmienity skok. Konrad Bonak, 12 po pierwszej serii. Teraz Bonak słabiutki, słabszy będzie skok, ale wyciągnął. Rafał Śliż, 10 po pierwszej serii. No trochę słabiej. Damian Ronaldo, 8 po pierwszej serii. Trochę problemów w locie i niestety nie utrzyma tej lokaty Sebastatysta, 7 po pierwszej serii. Spóźnił odbicie Seba, wyciągał ile się da ten skok. No i dobra, Roman Trofimow wygrywa przed Simonem Amanem, Tommy Ingebrigtsenem, 4 Borys Kalesony. 6, 7, 8, 9 miejsce Pablito Biceps, Tomasz Byrd, Rafał Śliż, Krzysio Miętus. 16, 17 Radek Jachlec, Olek Zniszczoł. 19, 20 Konrad Bonak, Damian Ronaldo. 23 Sebastatysta. 25 Marcin Bokleta, 26 Adam Małusz i 29 Marek Rosenberg. Co z tego wychodzi, że Borys Kalesony chyba zdobędzie Puchar Świata. Chyba, bo jeszcze zostało sporo konkursów. Do zobaczenia, do następnego Willingen.